Cześć, miło mi Cię gościć na kryminalnym polu. Dzisiaj opowiem o bardzo kreatywnym działaniu dwóch chłopców, które nie skończyło się dla nich dobrze. Jak to jest, gdy niewinne żarty wymkną się spod kontroli? Zapraszam do wysłuchania sprawy o nietypowym porwaniu. Mieszkanka Olsztyna, pani Anna D., była matką dzieci w wieku szkolnym. Pewnego ranka otrzymała w białej kopercie list. Nie spodziewała się żadnej korespondencji, więc z zaciekawieniem spojrzała na tekst napisany na maszynie i zaczęła czytać. Szef bandy, Coco Stanley, wzywa obywatelkę Annę D., zamieszkałą w Olsztynie. W tym miejscu zobaczyła dopisany odręcznie swój dokładny adres. Do stawienia się w dniu 31 marca 1962 roku na niżej wskazany adres z sumą 10 tysięcy złotych. W razie niestawienia się Anna D. straci syna lub córkę. W żadnym wypadku proszę nie zawiadamiać władz milicji obywatelskiej. Podpisano. Szef bandy. Na dole listu napisany był wyraźnie, choć dość niezgrabnie, adres kina Odrodzenie, gdzie należało zostawić paczkę z pieniędzmi na kaloryferze nieopodal kas biletowych. W tych wytycznych wskazana była również godzina. Mianowicie Anna miała pojawić się na miejscu punktualnie o 15. Na samym końcu list zawierał jeszcze uwagę, aby nie obserwować miejsca ani osób, które zgłoszą się po odbiór okupu. Zaraz po tym, jak Anna skończyła czytać, w pierwszym odruchu roześmiała się. Pomyślała bowiem, że list był niemądrym żartem jej dzieci, które zresztą słynęły z tego, że lubiły psocić. Nie trzeba było jednak długo czekać, aby zmieniła zdanie. Nastąpiło to już tego samego wieczoru. Kiedy jej dzieci wróciły do domu zaraz po szkole, okazało się, że nic nie wiedziały o tajemniczym liście. Anna powiedziała o całej sytuacji swojemu mężowi i po naradzie z nim postanowiła zawiadomić o wszystkim władzę. Tuż po otrzymaniu zgłoszenia rozpoczęto prowokację, aby schwytać szantażystę z listu. Plan milicji był taki, aby Anna pozornie wykonywała wszystkie polecenia w nim zawarte, będąc jednocześnie pod obserwacją milicji działającej pod przykrywką. W tym celu we wskazanym w liście dniu pani Anna pojawiła się przy kasach biletowych kina Odrodzenie wraz z okupem. Umieściła paczuszkę na kaloryferze, kwadrans przed czasem określonym przez szantażystę, po czym wróciła do domu. Na korytarzu kina zostali jednak pracownicy milicji, ubrani po cywilnemu. Prowadzili obserwację, przyglądali się każdemu, kto wchodził i wychodził z kina, kto stał w kolejce do kas biletowych. Jednak ich uwaga najbardziej była skupiona na przesyłce pozostawionej przez panią Annę. Zdziwienie funkcjonariuszy było ogromne, ponieważ nikt się po nią nie zgłosił. Kiedy korytarz kina zupełnie opustoszał, paczuszkę zabrał niepostrzeżenie jeden z będących na miejscu funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej. Autorów listu udało się dopaść kilka miesięcy później. Co zaskakujące, okazali się nimi chłopcy w wieku 15 i 16 lat. Obaj byli ogromnie speszeni, kiedy zainteresowała się nimi milicja. Lecz kiedy okazało się, że chodzi o napisany list z żądaniem okupu, niemal od razu przyznali się do winy. Pomysłodawcą całej akcji okazał się młodszy z chłopców, 15-letni August. Chłopak podczas składania zeznań próbował się bronić i powiedział prowadzącym śledztwo, że padł jedynie ofiarą panującej wśród młodzieży mody na robienie kawałów. Pomysł z listem zrodził się w jego głowie po raz pierwszy, w momencie, w którym odwiedził swoją koleżankę Zosię, uczennicę jednego z olsztyńskich techników. Dziewczyna zajęta była pisaniem na maszynie, którą pożyczyła z biura swojego ojca. Pisała nieco makabryczne wręcz listy do swoich znajomych. August był zachwycony tekstem, który mu przedstawiła. Brzmiał on następująco. Ze względu na wasz pożałowania godny wygląd, irytujący wszystkich współtowarzyszy, a mogący doprowadzić do przykrych następstw, władze tutejszego krematorium wzywają szanownego obywatela do stawiania się celem sproszkowania smutnej pozostałości ludzkiej kreatury. List zawierał także inne instrukcje.
Mianowicie, wezwany miał stawić się o godzinie 12 w godzinie duchów, w nieistniejącym krematorium warszawskim przy nieistniejącej ulicy. Dodatkowo w liście było napisane, aby adresat przybył w żałobnym wieńcu na szyi, niosąc ze sobą wiązkę siana, metr węgla oraz worek na własne kości. Zosia zapewniała, że takie listy według tego samego wzoru, które jej zdaniem były niesamowicie zabawne, wysyłały również inne dziewczęta z tej samej szkoły. August poczuł się mocno zainspirowany i zapragnął być jeszcze bardziej oryginalny. Usiadł przy maszynie i napisał wzór listu z żądaniem okupu, pozostawiając jedynie do wypełnienia miejsce na nazwisko i adres przyszłej ofiary. Koleżanka przeczytała to, co stworzył i bardzo go pochwaliła. Podpowiedziała mu, że może wykorzystać ten żart na Prima Aprilis. August zabrał list i nosił go przy sobie około tygodnia. Później dopiero zdecydował się go pokazać starszemu od siebie Teodorowi. August i Teodor poznali się rok wcześniej podczas podróży autostopem, którą obydwaj bardzo lubili. Od tamtej pory bardzo się ze sobą zaprzyjaźnili. Widywali się często i snuli wspólne plany na następne lata. Niestety, plany te ograniczały fundusze, których nie mieli zbyt wiele. Szczególnie August, którego rodzice rozwiedli się kilka lat wcześniej, był w trudniejszej sytuacji od swojego kolegi. Nie wiadomo, skąd przyszedł mu do głowy tak niecny plan z żądaniem okupu. Chłopcy od początku twierdzili, że wysłanie listu było z ich strony jedynie niewinnym żartem. Dodali zresztą, że przecież nigdy nawet nie próbowali podjąć zostawionych przez panią Annę pieniędzy. Ponadto nie zgłosili się nawet do kina. Żeby było jeszcze ciekawiej, rzekomo dzień przed wyznaczonym terminem August telefonował do pani Anny, aby poinformować ją o swoim żarcie. Lecz tak się złożyło, że telefon odebrał jej mąż, a przestraszony chłopiec, wydukawszy zaledwie słowa „tu Coco Stanley”, pospiesznie odłożył słuchawkę i rozłączył się. Teodor podtrzymywał wersję kolegi. Twierdził, że chcieli tylko zrobić kawał i dobrze się zabawić. O nic więcej im wcale nie chodziło. Wyszukanie nazwiska i adresu pani Anny D. oraz wstawienie ich do listu napisanego na maszynie było dziełem Teodora. Kiedy August zaprezentował swojemu przyjacielowi wzór listu, ten stwierdził, że najprościej będzie, jeśli wybiorą kogokolwiek z książki telefonicznej i uzupełnią jej danymi puste miejsca w stworzonym liście. Anny D. nie znał żaden z chłopców. Co ciekawe, nie wiedzieli oni nawet, czy kobieta ma dzieci, a jeśli ma, to czy syna, czy córkę. Dlatego w liście zawarty był zwrot, iż w przypadku niedostarczenia okupu adresat straci syna lub córkę. Chłopcy oświadczyli też, że ani przez chwilę nie pomyśleli poważnie, że to pismo może zdołać kogokolwiek przestraszyć, a tym bardziej skłonić do złożenia okupu. Teodor na co dzień był chłopcem spokojnym, grzecznym i cieszącym się jak najlepszą opinią, zarówno w domu, jak i w szkole. Zadawano więc pytanie, czy dał się namówić i lekkomyślnie wciągnąć w plany młodszego, lecz znacznie bardziej doświadczonego w rozrabianie kolegi. Być może tak było. August miał już do czynienia w swoim życiu z sądem dla nieletnich. Miało to miejsce w momencie, w którym ukradł motocykl, a sprawa szybko się wydała. Wówczas sąd dla nieletnich oddał go pod opiekę kuratora, lecz kurator nie potrafił korzystnie na niego wpłynąć. August porzucił więc szkołę. Nie miał ochoty się dalej uczyć, ani też pracować. Całe dnie spędzał w nieodpowiednim towarzystwie. Bliscy z jego otoczenia starali się zainteresować go muzyką, do której miał duże zdolności, jednak bez większego powodzenia. Kiedy obaj chłopcy trafili przed sąd dla nieletnich w Olsztynie, byli bardzo przestraszeni. Nawet August, kiedy istniało poważne zagrożenie zakładem poprawczym, zaczął zachowywać się bardzo grzecznie. Sąd, rozpatrując sprawę obu chłopców, dość surowo ocenił ich czyn i wysłany list z żądaniem okupu. Zarówno August, jak i Teodor zostali skazani na pobyt w zakładzie poprawczym. Jednakże z uwagi na ich szczerą skruchę, a także postawę ich rodziców, którzy przyrzekli szczególnie czuwać nad swoimi synami, sąd karę tę zawiesił i oddał obu chłopców pod dozór kuratora. Wydawałoby się, że chłopcy wyciągnęli nauczkę, gdyż Teodor dalej uczył się pilnie,
August zaczął z sukcesami występować w jednym z młodzieżowych zespołów muzycznych. Wszystko wskazywało na to, że podobne żarty przestały ich interesować. Jak więc widać, niektóre historie kryminalne mogą skończyć się happy endem. Co prawda, zdarza się to bardzo rzadko, ale jest jednak możliwe. Dziękuję, że jesteś. Jeśli masz ochotę, to zostaw komentarz i daj znać, co myślisz o tej historii. Życzę dużo zdrowia i rozwagi. A jeśli zechcesz zostać ze mną na dłużej, będzie mi bardzo miło. Pozdrawiam ciepło i do usłyszenia niebawem. Cześć.